Siema, zostańcie, czekajcie, bo jakby dzisiejszy odcinek będzie związany z tym. А болторез? Чувак, да мы его болторезом перекусим. Давай, чувак! Давай! Moi drodzy, widzieliście to jakże piękne intro, które zapowiadało to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali, czyli o hardkorach. Jeszcze w sumie nie wiem, jak nazwę ten filmik, ale generalnie chciałem wam pokazać tą mega zajawkę, którą chłopaki mają i to, co robią. Są z Rosji, wiadomo, no nikt normalny by się czegoś takiego nie podjął, a nazywają się On The Roofs i dzisiaj sobie o nich troszkę porozmawiamy. Słuchajcie, 6:30, troszkę bardziej luźniejsza, bo ostatnie tematy były takie troszkę straszne, takie troszkę związane z paranormalnymi rzeczami, więc myślałem, że taka mała odskocznia będzie idealnym pomysłem i dlatego tutaj prezentuję dzisiaj wam On The Roofs. Słuchajcie, pamiętajcie, żeby ocenić filmik w zależności od tego, jak będzie wam się podobał, a ja dzisiaj sobie troszkę o nich porozmawiam. Słuchajcie, no to, co oni robią, czyli wspinanie się, włamywanie na różnego rodzaju budowle, które no gdzieś tam powstają na całym świecie, to jest w ogóle coś pięknego. Sam myślałem kiedyś nad tym, żeby robić coś szalonego, ale to, na co oni wpadli, wiąże się z naprawdę skrajnymi umiejętnościami, bo tam nawet jeden błąd, jeden malutki element, mały szczególik, lekkie obsunięcie się na przykład nogi, to już wiąże się z tym, że jest po nich i na ziemi raczej nie byłoby co z nich zbierać. Czytałem wiele komentarzy na temat tego, co robią i powiem wam, że wielu osobom, które gdzieś tam oglądają ten filmik, pocą się dłonie, tak po prostu, oglądając sam nawet ten filmik. To pomyślcie sobie, jakie emocje, jaka adrenalina towarzyszy tym chłopakom podczas wspinania się, czy też włamywania na te wszystkie rzeczy, bo nie wiem, czy wiecie, ale oni to wszystko robią nielegalnie. Dlaczego dzisiaj 6:30 w ogóle na taki temat? No moi drodzy, z tego powodu, że czasem chciałbym też wam pokazać materiały, które na YouTubie są warte uwagi, a nie do końca pewnie o nich wiedzieliście. I On The Roofs to są właśnie tacy chłopacy, którzy robią genialne rzeczy na skalę światową, bo ich wyświetlenia są liczone w milionach i naprawdę te rzeczy, które oni robią, są niespotykane, bo naprawdę nie widziałem nikogo na całym świecie, nie trafiłem na żaden materiał, ani na innym serwisie, ani na YouTubie, którzy robiliby coś hardkorowego, coś tak hardkorowego, czyli wspinanie się na budynki, które są nieskończone bez zabezpieczenia. I to nie jest fake, bo część osób zapewne zarzuciłaby: ej, ale prezentujesz coś w odcinku, co jest fejkiem. Nie, moi drodzy, to nie jest fake, to jest prawda, to są realia i oni naprawdę to robią. Swoją drogą jestem ciekaw, jakie wy macie zajawki, dlatego możecie napisać w komentarzu, no chyba że znacie jakieś fajne kanały, które też robią coś szalonego i chcielibyście się z nimi podzielić, zarówno z innymi, jak i zarówno ze mną, to możecie je również wypisać w komentarzu, ja sobie chętnie sprawdzę takie kanały. A pewnie zapytacie: ej, ale jak natrafiłeś na On The Roofs? No moi drodzy, Facebook, YouTube, no i jeszcze jedna platforma, której tutaj nie będę wymieniał, i tam, moi drodzy, po prostu takie filmiki są gdzieś wrzucane. Ogólnie ja też jaram się wingsuit flyingiem, to jest taki sposób opadania, sposób, no nie wiem, jakby to nazwać, no, spadochronu połączonego jak wiewiórka, która jest latająca, ale tą całą historię mógłbym wam opowiedzieć w kolejnym odcinku, jeżeli tylko będziecie chcieli, dlatego możecie dawać. Czy chcecie na przykład takie odcinki hardkorowe, takie, nie wiem, coś zajawkowego? Jeżeli chcecie oglądać, dawajcie znać, ja chętnie też wam przedstawię jakieś kanały, które są na YouTube warte uwagi, tak jak na przykład On The Roofs.
Czekam tylko, aż w Polsce będzie budowany jakiś budynek, który będzie miał 400 albo 500 metrów. Coś, co jest raczej nieosiągalne, biorąc pod uwagę to, że nikt tutaj raczej nie chce budować czegoś tak wysokiego, ale może kiedyś się uda coś takiego zbudować. Po pierwsze, będzie to najwyższy budynek w Polsce, a po drugie, będzie na pewno przyciągał On The Roofs i być może On The Roofs nagra odcinek z tego budynku i wrzuci na swojego YouTube'a i Polska będzie miała swoje 5 minut dla On The Roofs. Tymczasem dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnym, moi drodzy. Śledźcie mnie na Facebooku, jeżeli jeszcze nie lajkujecie mojego fanpage'a, to wbijajcie. Macie kliknąć lubię to, mam nadzieję, że to zrobicie. Instagram, Snapchat, nick DJ Palasite. Tam się udzielam, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.